Cześć, witam cię na Tailingowy Dziadzia. Dzisiaj, słuchaj, będę chciał ci pokazać Neoxal 737 1 do 10 z pianownicy. Woda się tam srogo leje, ale najpierw pokażę ci, jak wyglądają panele. Dzisiaj grzeje, zagrzane są. I o to chodzi, właśnie, żeby były ciepłe. Aqua, no tutaj widać, że jest moc brudu. Robimy zygzaki. Tutaj nie wiem, chyba nic nie siedzi, nie pamiętam już. No tutaj też zrobimy, żeby nie było. Rysujemy zderzak, no tutaj to już w ogóle. Z tyłu to nic nie siedzi, blenda też nic nie siedzi. Tu coś było, ale nie pamiętam co. Tu jest ciekawie, nie wiem czy ty to widzisz, słuchaj. 161 od Neoxala i widać zabrudzenie, co? Tu mniejsze, ale na dole jakby prawie się kończył. Nie wiem czy nie trzeba będzie go odetkać, myślę, że czeka mnie mycie konkretne. Tu, a Moonlight, który się szybko skończył, tu jeszcze siedzi, widać zresztą różnicę. Kencode. No dobra, myślę, że więcej nie będę mordował paneli. Tak czy tak widać, no, dwutygodniowe zabrudzenie, tam coś padało, auto dużo nie jeździ, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ci pokazać, że w takie właśnie ciepłe dni, jak jest upał, panel zagrzany. Ja między innymi właśnie tego szamponu używam sobie, nie wiem czy już film był, gdzie mówiłem, jak tak grzeje, wskakuje z pianownicy, jak myję, tylko że mniejsza proporcja, czyli 1 do 20. Mniejsza proporcja, no tak, mniejsze rozcieńczenie. No dziadzie, dajesz, pewnie wszystko nie wejdzie, bo się spieni, chociaż, no, może się uda. Dobra, wystarczy, nie ma co męczyć, resztę później dolej, bo i tak wszystkiego nie zużyję. Okej, dobra. Myjka, co, lecimy z bałaganem. O, pięknie. Teraz robimy jednego strzała dla zasady. Nie załapało. Teraz załapało. Okej. Stryk. To co, może zacznę od tamtej strony, gdzie jest nienagrzany, wiadomo, tu gdzie nagrzany posiedzi krócej zdecydowanie i lecimy z łobuziakiem. Zygzaków narobione aż miło. Zobacz co się dzieje. Pięknie, co? Zobacz co się dzieje. Kurczę, na dachu jest tak nagrzane, że aż paruje. Zobacz jakie mleko. Gęstość, jeżeli chodzi o gęstość piany, to właśnie taka powinna być. Która spływa, ciągnie. Nie lubimy puchu. Tutaj mogłoby być troszeczkę gęściej, ale pamiętajmy, że to jest szampon. Mój ulubiony szampon, który ma za zadanie umyć auto, czyli domyć go konkretnie, a przede wszystkim ten szampon odtyka. I do bieżącego mycia jak najbardziej się nadaje. Nie wiem czy widziałeś film, pewnie widziałeś, jeżeli śledzisz mój kanał. Ja teraz jadę 70 ml na 10 litrów wody, jest obłędnie. Dzisiaj zresztą myłem sobie Audi i słuchaj, dawno nie myłem szamponem, bo cały czas coś testuję. No i kurczę, no jest mocno. Po tych wszystkich szamponach, które testowałem, wjechałem z tym, to po prostu przepaść. Jeżeli chodzi o domywanie, o śliskość, kurczę. No i poprawienie hydrofobowości, tego nie muszę mówić. Idealnie, co? Tu zaczyna się już kończyć. Na karbonie siedzi jak wściekło. Też wściekły ten szampon. Dobra, no to co? Będziemy lecieć, bo zaczyna przesychać, a pamiętajmy, jest grzeje. No teraz się zachmurzyło na szczęście. A, jeszcze światło w garażu wyłączę, żeby nie marnować prądu. Ale bym sobie zęby wybił, kurde. I jeszcze cały czas nie naprawiłem tej końcówki. Nie mam kiedy.
nie mam czasu. Żartuję, zapominam, po prostu zapominam. Dobra, ta butelka jest o tyle fajna, słuchaj, że sobie ją stawiam tu i służy mi właśnie, jak myję auto, szybko biorę i wskakuję. Dobra, lecimy z spłukiwaniem u buziaka. Zobacz, jakie hydro na tym brudzie. Pięknie, co? Najlepsze jest to, że on nawet jak ci przyschnie, zostawi jakiś tam, powiedzmy, zaciek, to jego myjką zmyjesz. Bez problemu. To jest fajne w tym szamponie. I wjeżdżamy na primer. I co ja tu widzę, słuchaj? Zacieki, które były, zostały, czyli primer maskuje, nie usuwa. Dobrze, zobaczmy. No, primerka, można powiedzieć, że go już prawie nie ma. No, zjazd jakiś jest, tafla. No, ale on nie służy do tego, żeby robić zabezpieczenie. Tak, tutaj gdzieniegdzie widzę zostały, czyli te głębsze wżery zostały. Zobaczymy, co będzie dalej. A tu? A tu, gdzie, kurczę, był zdrowy lakier, jest zdrowy. Idealnie. Dobra, idę jeszcze naprzód, słuchaj. I będziemy patrzeć, ile zostało zygzaczków. No, i już tutaj od razu widać, gdzie nie dojechałem myjką. I od razu widać, gdzie jest zabezpieczenie, a gdzie nie ma. Ile daje powłoka, kurczę. No dobrze. Standardowo myjka, pyk. Mamy ciśnienie, biorę sprężone powietrze i patrzymy, zygzaczki. I teraz tak, patrząc tutaj, wiadomo, tam gdzie uderzyłem myjką, gdzie nie uderzyłem, to widać, tu najfajniej widać na powłoce Aqua. Tu ci zobrazuję, ile daje myjka. Jakbym miał mocniejszą myjkę, więcej by zbiło. To jest logiczne, ale... Tu od razu widać różnicę, słuchaj, ile daje powłoka. Zobacz, o ile łatwiej jest opłukać auto z prowaszu, ile więcej brudu schodzi tak naprawdę. Tutaj się trzyma. Jeżeli chodzi o zmiękczanie brudu tym szamponem, no szało nie ma. On nie służy do tego. Tak naprawdę również dobrze możesz użyć neutralnej piany. Ale co mi się w nim podoba, to, że właśnie on tak jakby odetkał. Jak najbardziej możesz go używać, ale ja bardziej preferuję, jeżeli chodzi z pianownicy, właśnie przy myciu właściwym. Tu jest zygzaczek, jak widzisz. No, dużo materiału zostało. To nie jest tak, że on fantastycznie domywa. Najlepsze efekty są na powłoce, najświeższa powłoka. Wiadomo, im lepsze zabezpieczenie, im bardziej świeże, tym lepiej zbiera. Ale porównując do niektórych neutralnych pian, słuchaj, to i tak jest dobrze. To i tak jest dobrze. Oczywiście pakując ten szampon 1 do 10 w pianownicę, to jest no, droga sprawa, bo szampon nie jest tani. Tu roczny Kencode i bez zabezpieczenia. No jest różnica. Tak naprawdę tutaj nie zrobiło nic.
można powiedzieć, że nie zrobiło nic z tego względu, że pozwoliłem, żeby przyschnął. Także tutaj też to ma duże znaczenie. 1,61 całkiem nieźle. Tu, gdzie nie było zabezpieczenia, lipa. No i tutaj, jak mi się udało myjką trafić, tak brukt zebrało, więc no wiadomo, dużo niewiadomych tak naprawdę, jeżeli chodzi o domywanie, bo to i ciśnienie z myjki. Szampon sam w sobie tak naprawdę jako prełoż niewiele wnosi. Niewiele wnosi, tyle, że przykryje troszeczkę tego brudu, zbijesz myjką. Zdecydowanie polecam go do mycia właściwego lub jako uzupełnienie, jak grzeje właśnie w takiej formie z PA, zarzucić sobie na auto, tylko że z mniejszym stężeniem. Bo nawet jak ci szampon przyschnie, którym myjesz, zarzucisz Neoxal 50 ml na 1 litr wody, on ma tak dobre właściwości myjące, że później bez problemu ten szampon zbierzesz, który ci przysechł. Testowałem jakiś produkt właśnie, gdzie Neoxalem przykrywałem. Kurczę, nie wiem, czy już ten film był. Jeżeli był, no to wiadomo, o co chodzi. Jeżeli nie, to będzie. No dobra, słuchaj, nie będę ci więcej katował, bo myjka nam... A, tu jeszcze. I teraz tak, jeżeli chodzi o primer, to grube zacieki, które głęboko weszły w lakier, niestety są. Część widzę, jakby usunęło, ale słuchaj, tutaj na przykład, tu jeszcze siedzi, tu jest super. Tu, o, teraz może tak widać, nie wiem, czy ty to widzisz. Ewidentnie pojawiają się te zacieki. Zobaczymy przy następnym myciu. Jeżeli przy następnym wyjdzie ten bałagan, który był wcześniej, to albo wszedł on w reakcję głęboko w cały klar, albo po prostu ten primer tylko i wyłącznie maskuje. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. O, cześć!